Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 45. odcinek naszej przygody z grą NBA 2K22 w trybie gry My GM, My NBA. Prowadzimy Cleveland Cavaliers, 2025 rok. Już powoli kończymy ten sezon regularny. I teraz tak, mamy 13 zwycięstw z rzędu. Mam nadzieję kontynuować tą wspaniałą serię naszego klubu w tym sezonie. Obecnie mamy 56 zwycięstw, 11 porażek, no i zdecydowanie królujemy w tabeli NBA. No cóż, lecimy. Mam nadzieję dzisiaj zakończyć już ten sezon. Jeszcze troszeczkę meczów nam zostało, 15 z tego co pamiętam. No i zaczynamy oczywiście od Coach Game Plan. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. I tak, zgadzam się tutaj z faktem, że no już jesteśmy bardzo blisko playoffów. Trzeba będzie zawodników pooszczędzać troszeczkę. Jeszcze czekamy 4-6 tygodni na Sextona. Mam nadzieję, że troszeczkę szybciej się pojawi u nas w zespole. Tak więc myślę, że możemy sobie zagrać tutaj na 11-osobową ławkę, bo myślę, że 12 lub 13 już nie trzeba. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bo Dodsona, Stevensa i tego Batesa Diopa nie musimy ogrywać. Nie? Dodson co? 25 lat. On tutaj raczej bez potencjału żadnego jest. Zobaczmy sobie jeszcze ten wykres. No, potencjału nie ma. B minus, dobra, to nieważne. Stevens to samo, zobaczmy. C plus, tak sobie. I Bates Diop też raczej lipa. Dobrze, czyli Buford sobie pogra. Bronny James teraz 8 minut. King, czyli nasz nowy zawodnik, nowo sprowadzony. On ogólnie bardzo dobrze radzi sobie przy rzutach za 3. Tutaj sobie trenowałem troszeczkę przed nagrywaniem i naprawdę siedzi mi ten release Kinga. Tak samo Brunego Jamesa, fajny ma ten release. Dużo lepszy niż ojciec. Ojcem dużo gorzej mi się rzucało trójki. On tam taki dosyć dziwny ten release ma, ale można go wyczuć, ale jest ciężko. Brown 16 minut, Ivy 25. No i mamy zawodników pierwszego składu. Brown jest troszeczkę zmęczony, więc myślę, że na nadchodzące spotkanie będzie można zrobić zmianę na pozycji numer 3. Tylko że tutaj żaden z nich nie jest on fire. Brown jest, no ale musimy dać mu odpocząć, tak więc no co, Brown wejdzie. Brown za Browna. I tu Brown dostanie gdzieś z 20 minut, a ten Brown dostanie 26. No i ogólnie spoko to wygląda. Myślę, że tak możemy rozpocząć następny mecz. Gramy z Phoenix Suns. Przypomnijmy sobie ich ustawienie. Cole Anthony, Josh Hart, Cameron Reddish, Brandon Clark oraz DeAndre Ayton. No dobra, zobaczmy. Jak im idzie 33-33, oni jeszcze walczą tutaj o playoffy, więc może być różnie. No zobaczmy. Puśćmy grę. Pierwsza kwarta remisowo, w drugiej pięknie wyskakujemy na 13 punktów, w trzeciej również na 13. No i czwarta kwarta. Phoenix bardzo mocno ruszyli od samego początku, ale teraz mamy 15 punktów przewagi. No już tylko niecałe 10. Co tam się odpierdziela? 117-113. Dobra, myślę, że chyba sobie tam wejdziemy, bo naprawdę to, co się dzieje na parkiecie, nie wygląda najlepiej. Dobra, biorę czas, bierzemy kamerę, ustawimy. My chcemy 2K, tak, wszystko się zgadza. No i dobra, lecimy, czyli troszkę ponad minuta, minuta i 8 sekund do końca tego meczu. I 4 punkty przewagi dla Cleveland, ale Phoenix naprawdę bardzo niebezpiecznie się zbliżyli do nas. Więc wystawiamy piłkę. ISO go? Nie, dobra, niekoniecznie to. Dobra, 8 sekund jeszcze mamy. Tutaj będzie cyk, no dawaj. Early? Nie ma, ale jest zbiórka Mobleya. Jeszcze spokojnie, my tutaj mamy czas. Nie musimy się spieszyć. Więc teraz może zasłona. I pięknie, Wembanyama kończy naszą akcję po zasłonie. 11 punktów, 11 zbiórek, co jest troszeczkę słabym wynikiem jak na Wembanyamę. Ale blisko triple-double. I zablokowany Ayton pod własnym, znaczy pod naszym koszem. Doskonała akcja defensywna Wembanyamy, tak więc jak na razie Wembanyama i ofensywnie, i defensywnie dobrze sobie radzi. Henderson faulowany, więc to on będzie oddawał rzuty osobiste.
Pierwszy celny, już 18 punkt dla Hendersona i szansa na 19. Chyba siądzie, siedzi pięknie. Phoenix jeszcze ma jeden czas, no ale mają teraz 8 punktów straty, więc raczej nie będą z niego korzystać. Czy będzie tutaj jakiś rzut za 3? Jest, ale dobrze przykryty Reddish, prawie to weszło. I zablokowany Clark przez Browna. Dobra, mamy jeszcze zbiórkę Browna i ostatnia szansa. No to dawaj Cleveland, ale to nie była dobra pozycja dla niego. No i okej, wygrywamy z Phoenix 121-113. No i zobaczmy, jak to wyglądało, czyli Henderson najwięcej punktów zdobył, 19. Na niezłej skuteczności, ale Cleveland lepsza skuteczność. 16 punktów, 28 minut Clevelanda. Ja nie wiem, czy to nie jest najlepszy mecz w jego wykonaniu w naszym zespole. Zobaczmy jego season highs, czyli i career high, tak, czyli to był najlepszy mecz w karierze Clevelanda. 16 punktów, 7 rzutów celnych, 10 oddanych, 2 trójki celne, 6 oddanych, 5 rzutów osobistych. W tym sezonie w karierze ma 6 zbiórek. 6 defensywnych zbiórek, 6 asyst, to też jego rekord, 3 przechwyty, 2 bloki, 30 minut. No okej, okay, naprawdę fajnie, 7 na 9 rzutów z gry, 2 na 3 za 3, naprawdę fajnie się działo Clevelandowi w tym meczu. Ivy z ławki, 15 punktów, 6 asyst, Brown, czyli Jaylen Brown, 13 punktów z ławki. No tak sobie, Brown drugi w 30 minut, 12 punktów, 5 zbiórek, Fall w 15 minut, 12 punktów, 3 zbiórki, Wembanyama właśnie 11-11-7, jeden blok zaliczony, Mobley w 35 minut, tylko 10 punktów, ale 3 bloki, 1 przechwyt, King w 13 minut, 9 punktów, 3 trójki mu siadły, Bronny James w 9 minut tylko 3 punktów, 3 punkty, jedna trójka mu siadła, Buford 1 punkt, Stevens nawet wszedł na chwilę. No i dobra, to jest kolejny wygrany mecz, zobaczmy, co tam się dzieje u nas w składzie. Wembanyama, aha, Wembanyama jest lekko kontuzjowany. 1-2 tygodnie bez Wembanyamy, tak więc już będą dwie kontuzje, więc wracamy tutaj do 10-osobowej ławki, no i zobaczmy, czyli Fall teraz jako nasz podstawowy center, Mobley, Brown wraca, Ivy teraz w pierwszym składzie 29 minut i Henderson, zobaczmy tutaj, czyli Brown, Sixman, King, Cleveland dalej on fire, Bronny James 11 minut i Buford, więc tak, myślę, że troszkę Kingowi i troszkę Clevelandowi minut zabierzemy, dodamy Jamesowi oraz Buffordowi. I może jeszcze Fallowi, bo jest on fire, tak, takie 20-32 minuty, fajnie by tutaj siadły. I Ivy'emu też to samo, więc jeszcze jedna minuta tutaj, jedna i tutaj. I mamy jeszcze 3 dla Ivy'ego. No i dobra, fajnie to wygląda, więc lecimy dalej. Czyli Portland Trail Blazers przed nami z Damianem Lillardem, Oladipo, Powellem, Jacksonem, Nurkiciem, Harrelem, Sanogo i ogólnie słaby zespół, 21-45, powinno być dobrze, teoretycznie. O, piękna pierwsza kwarta, 25-10, po dwóch kwartach rzucili nam tylko 29 punktów, a my 55 już mieliśmy na koncie. Zobaczmy, trzecią kwartę wygra Portland, ale to jest i tak ponad 20 punktów straty, nawet 30 już mamy. Więc to naprawdę fantastyczny występ naszych chłopaków. 117-89 i 24. Znów Henderson najlepiej punktujący. Fantastyczna skuteczność. 9 na 10 z gry, 4 na 5 za 3, ale 6 fauli. Tak więc końcówkę meczu już oglądał z ławki. Jaylen Brown 24 punkty, 7 zbiórek, 3 przechwyty. Też bardzo fajnie. 9 na 15 z gry. Ivy 17 punktów, 30 minut. Fall 34 minuty, 15 punktów, 9 zbiórek, 3 przechwyty, 1 strata, tylko 7 na 15 z gry, więc troszeczkę poniżej 50%. Brown 9 punktów, 5 zbiórek, Bronny James 8 punktów, Cleveland 7, Buford 7 i Mobley, o kurde, no tylko 6 punktów, 2 na 10 z gry, nie siedziało mu, ale 19 zbiórek, 6 ofensywnych, 4 asysty, 1 przechwyt, 3 bloki. I King w 16 minut, 0 punktów, 2 zbiórki, 3 asysty i 2 straty. Bardzo słabo King. Tutaj Brony mógł zagrać dużo więcej. No dobra, lecimy dalej. Więc przed nami Lakersi.
Przesymulujmy sobie ten jeden dzień i zobaczmy znów, co się dzieje w Coach Game Plan. Więc tak, no zawodnicy nie są przemęczeni. Buford jest on fire w ogóle. Można by znaleźć jakieś mu minuty. Kingowi mniej za ten naprawdę fatalny występ w poprzednim meczu. I te minuty damy właśnie Buffordowi, który ma już ich 16. Cleveland zostanie. No i reszta, myślę, też może zostać. Dobra, lecimy. Lakersi przed nami. No właśnie, tutaj słabiutko się dzieje. Alec Burks, Klay Thompson, Kelly Oubre Jr., Jared Vanderbilt, Cambridge. Czyli kto tutaj jest gwiazdą? Klay Thompson, Jared Vanderbilt. Co ty gadasz, gościu z drugiej rundy, 11 pick drugorundowy z 2018 roku. No ale całkiem soczysty ten overall ma, 83. Zobaczmy jego średnie. Czyli tutaj Denver go wydraftowało, później do Minnesota został wytradowany. I w Minnesocie, no coś tam zaczął grać, ale no jest ogólnie słaby, nie? Dobra, lecimy z Lakersami. Znów na wyjeździe, pięknie w pierwszej kwarcie, 15 punktami wygraliśmy, 20 prawie w drugiej. No i to znów będzie 30, czy może nawet 40, no nie, 32 punkty przewagi nad Lakersami. Zobaczmy, tak więc Klay Thompson najwięcej po stronie Lakersów. A u nas Jaylen Brown 23 punkty, 6 na 14 z gry, Henderson 17, Ivy 13, Mobley 13, Bronny James dyszkę dokłada, King 9 punktów w 11 minut, no tym razem już było zdecydowanie lepiej. Też widzę Jaylen Brown 10 rzutów osobistych trafił na 12 prób, dalej Brown 8-7, 2 przechwyty, Buford 8 punktów w 17 minut, bardzo elegancko myślę. 8 punktów Clevelanda, no i Fall w całe 33 minuty, tylko 4 punkty, 9 zbiórek, 3 asysty, 1 przechwyt, 1 blok, 2 na 8 z gry. Tak sobie bym powiedział Fall. No cóż, lecimy dalej. Kolejne dni przed nami, tak więc Wembanyama już wyzdrowiał, więc może wrócić nam do składu. Mobley jest zmęczony, więc Mobley w następnym meczu sobie odpocznie. My znów zagramy na 11-osobową ławkę. I tak, bez Mobleya, czyli Fola wpuścimy. Fol znów w pierwszym składzie na pozycji numer 4 w tym meczu. Ile on ma w ogóle wzrostu? 2,13, a Wembanyama 2,21. Dobra, więc się zgadza. To tak, Mobley no jest zmęczony, nie jest on fire, więc dostanie takie no, 16 minut, żeby sobie coś tam pograł. Fall 31, Ivy 31, Wembanyama, no po kontuzji 26, myślę, że spoko, może to zostać. Więc Buffordowi trzeba tutaj więcej minut dać. Więc Bufford 13, niech będzie. No i ogólnie spoko, nie wygląda to najgorzej, tak więc jedziemy z Denver. Denver Nuggets, De'Aaron Fox się tu znalazł, Nunshon Highland, Michael Porter Jr., Damian Collins, Nikola Jokic, czyli wymienili Murraya na De'Aarona Foxa. No dobra, jak im w ogóle idzie? 32-39 są pod kreską, więc no nie najlepiej. A zobaczmy, jak będzie wyglądał ten mecz bez Mobleya w pierwszym składzie i z Folem na czwórce. Tak więc jest remisowo, jest bardzo bliski stan tego spotkania. No to zobaczmy, jak ta czwarta kwarta będzie wyglądała. Jest dobrze, wyskakujemy tam na kilka punktów. 3 minuty zostały do końca, 5 punktów różnicy. Dobra, zagramy sobie tą ostatnią minutkę, tak jak poprzednio. Ostatnia minutka, żeby tylko być pewnym, że mieć tą pewność właśnie, że drużyna wygra. No, ale w sumie pewności nigdy takiej nie ma. Oj, zbiórka ofensywna. Wembanyama jest tu blisko. Dobrze sobie poradziliśmy. Chociaż ja tam skakałem do bloków jak głupi. No i dobra, De'Aaron Fox celnie rzuca. My sobie zagramy akcję pod dwójkę. Pod pozycję numer 2, czyli teraz Kinga. Czekamy na zasłonę od Wembanyamy. Wembanyama. I co, tutaj jest pilnowany przez Jokicia. No i Jokic dobrą robotę zrobił.
My niecelnie teraz ofensywnie, no i Denver w akcji, żeby tylko nie rzucili za trzy, nawet nie rzucili za trzy. Faulowany Brown, jesteśmy w bonusie, też bierzemy czas. Więc Jalen, dwa rzuty osobiste. Pierwszy celny. Drugi też celny, teraz czas dla Denver. No mają 5 punktów straty, więc raczej nie zrobią tego. Dobre krycie pod koszem, ale to nie ma problemów. Czyli co? Znów możemy. Dobra, dawaj Ivy'emu piłę, żeby był faulowany. Ivy bardzo fajnie punktowy mecz. 21 na koncie, 4 zbiórki, 7 asyst. Naprawdę fajny dorobek. Oj, ale celnie, pięknie. Dobrze. I drugi też celny. Już nie mają czasów. Znów mamy 5 punktów przewagi. I tylko 15 sekund do końca. I tak jest! Foul jeszcze zablokował. I był faulowany, więc teraz foul z okazją na 2 punkty. Pięknie. I pięknie. 8 punktów, 7 zbiórek, 1 asysta. No i ten jeden blok. A może nawet więcej. Okej, okay, jeszcze raz. Nieprzygotowany rzut. Nie ma zbiórki ofensywnej. Dawaj, Brown z połowy. Ej, nie ma. Dobra, 133-126. Wygrywamy z Denver Nuggets. No i co, lecimy dalej, czyli tak, De'Aaron Fox 26, Jokic 22, dobra, a u nas Ivy 23. O kurde, Bronny James w 12 minut, 21 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty, 9 na 11 z gry. Wszystko mu prawie siadało, tylko te dwie trójki nie siadły. Henderson 18 punktów, Brown 18, Wembanyama 18, Brown 9, Fall 8 w 32 minuty, 7 zbiórek. Cleveland 8, King 6, Mobley 4 i Buford 0 z czterema zbiórkami. Dobra, kolejne zwycięstwo, czyli już będzie 17 zwycięstw z rzędu. No tutaj w sumie nie ma co sprawdzać, skończymy na pierwszym miejscu. To jest bez dwóch zdań. Mobley troszkę niezadowolony, że wyrzuciliśmy go z pierwszej piątki. No ale Mobley, ty musisz zacząć grać lepiej, bo naprawdę to nie wygląda nie wygląda solidnie, nie? Wygląda to bardzo słabo. No ale już nie jest zmęczony. Teraz Ivy oraz Henderson będą potrzebowali przerwy. Czyli no dobra, po takim meczu Bronny James myślę, że można mu dać szansę na wyjście w pierwszym składzie bez problemu. Czyli tak 18 minut dla Hendersona, 28 dla Bronnego. Ivy też sobie zejdzie, czyli na dwójkę. Kogo my tu wpuścimy? Czyżby Clevelanda? A może Brown na dwójce? Na trójce drugi Brown? Dobra, tak zrobimy. Czyli Brown tutaj, za Ivy'ego drugi Brown. Okej. Okay. Ivy tak z 18 minut. Brown 30, Mobley. Dobra, Wembanyamie możemy dać 30. Brony. Mobley 28, dobra. Okej, okay, ogólnie jest dobrze, myślę. To jeszcze Buffordowi może. Troszkę minut. 9, dobra, wystarczy. Okej, okay, lecimy. Czekamy jeszcze na Sextona. No Sexton już tam overall znów łapie, więc myślę, że niedługo już wróci. No na playoffy najlepiej by było. A teraz przed nami Milwaukee Bucks. 5 punktami wygraliśmy pierwszą kwartę, 6 drugą, ale w drugiej kwarcie bardzo niska zdobycz punktowa jednej i drugiej drużyny. Też wygraliśmy kwartę numer 3. No i zobaczmy teraz. 9 punktów przewagi, 11. 12 na 3 minuty do końca, ale zobaczmy, bo tam się zbliżali chwilowo, ale spoko. 110-102, mamy kolejne zwycięstwo. Jaylen Brown 28 punktów, 4 trójeczki siadły, Mobley 16, 13 zbiórek.
Wembanyama w 16 minut, 6 fauli, 13 punktów tylko w tym meczu. Drugi Brown 11 punktów, 6 asyst, Ivy dyszkę, Henderson dyszkę dorzuca, Cleveland siódemeczkę, Bronny James 31 minut, tylko 5 punktów, 4 zbiórki, 5 asyst, 4 przechwyty. No, najgorzej nie było, ale najlepiej też nie. Fall 20 minut, no po zejściu Wembanyamy to Fall już grywał sobie. 4 punkty, 5 zbiórek, 4 bloki. King w 17 minut 4 punkty, Buford 2, Bates Diop nawet na chwilę wszedł. Dobra, Washington Wizards teraz przed nami, czyli mamy 72 spotkania już za nami, to jeszcze 10. Jeszcze 10, czyli co, 5 zagraliśmy? Tak, 5. Kurde, ja chciałem skończyć ten sezon w tym odcinku. Dobra, więc znów coach game plan. Jak to wygląda? Ogólnie nie najgorzej. Wszyscy w sumie są wypoczęci. Więc wracamy do naszego najlepszego ustawienia. Z 11-osobową ławką, ale znów trzeba tutaj pozbierać minuty dla naszych zawodników. Czyli może tak, pierwszy skład troszeczkę mniej minut, 27, Mobley tak samo. Dobra, i teraz więcej minut dla ławeczki, czyli na pewno dla Clevelanda, bo jest cały czas on fire. Dla Jamesa. I dla Bufforda. No i ogólnie nie wygląda to najgorzej, więc Washington Wizards, Tyus Jones, Bradley Beal, Corey Kispert, Caleb Houston, Daniel Gafford, Mitchell Robinson, no graliśmy z nimi, słaby mają skład, słabo sobie radzą, więc tutaj powinno być zwycięstwo. Pierwsza kwarta przegrana, druga wygrana tylko jednym punktem, no jest już czwarta kwarta, 10 punktów straty, 6 minut do końca. Ejejaj, będzie chyba porażka. Kurde, jest 10 punktów i 2,51 do końca. Dobra, to ja tam wejdę, spróbuję coś ugrać. Jeśli będzie zbliżony wynik do około minuty do końca meczu, no to do Was wracam. Dobra, ostatnie 37 sekund. Ja raczej straciłem już wiarę, że się uda to spotkanie wygrać, ale nigdy nie wiadomo. Więc zobaczmy. No oni teraz będą trzymali piłkę do samego końca. No i my już raczej nie będziemy mieli czasu, no ale zobaczmy. Nie poddawajmy się. I co, i Bradley będzie rzucał nieprzygotowaną piłkę. Dobra, zbierajmy to. Okej, nie trafił nawet w obręcz. Dobra, weźmy sobie czas. 13 sekund. No, jakaś trójka i później faulowanie, ale kurde, może być naprawdę bardzo ciężko. Zasłona. Trójka, nie był to najgorszy release, ale niestety nie ma punktów. No i to będzie mecz przegrany. 115-110 z Washington Wizards. No cóż, tak to zazwyczaj kurczę jest, że z tymi słabiakami przegrywamy. 27 punktów Ivy w ogóle rzucił w tym meczu w 25 minut. 6 trójek, 10 na 17 z gry. Taki sam bilans rzutów z gry ma Brown, 25 punktów. Fall 13 punktów w 18 minut, bardzo fajnie. Wembanyama 11, troszkę mało. Cleveland 9, Brown 7, James 7, Mobley tylko 4 w 30 minut. Ja Wam powiem szczerze, że naprawdę już poważnie się zastanawiam nad Mobleyem i nad jego przyszłością w tym klubie. Buford 4 punkty dorzuca, Henderson tylko 3 w 27 minut, 2 zbiórki, 6 asyst, taki nijaki ten mecz Hendersona, 0 na 9 z gry, nic mu nie siadło i King w 13 minut, 0 punktów. No dobrze, lecimy dalej, czyli Dallas przed nami. To może najpierw przesymulujmy sobie ten jeden dzień, dobra. I teraz, czy zmieniamy coś w składzie? No chyba nie. Ogólnie dobrze to wygląda. No minuty starterom zwiększymy, ale to dopiero na playoffy. Jest dobrze. Okej, jest dobrze, więc lecimy jeszcze raz tak samo. Mimo tego, że przegraliśmy, lecimy takim samym ustawieniem. Dallas, czyli Luka, Max Christie, Dillon Brooks, Porzingis, Bryant, Zach Collins. No są do ogrania moim zdaniem.
I Sexton nam wrócił. Dobra, Sexton wrócił, więc teraz możemy zagrać już 12-osobową ławką. Dobra, więc zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Czyli tak, minuty dla starterów bierzemy, zabieramy. Dobra, po 26, Henderson nawet 23. I teraz tak, Sexton na 23. Dobra, no to mu tyle wystarczy. Brown 22, Fall 20 i Bronemu jeszcze damy 19. Dobra, Buford 6. Komu by tu zabrać teraz? Może Brownowi te 2 minuty damy, Buffordowi i jedną Kingowi. Dobra, ogólnie nie wygląda to najgorzej, więc lecimy już z Sextonem w składzie, więc w pełnym ustawieniu. No i ogólnie dobrze to wygląda, więc powinno być zwycięstwo. Jest. Okej, okay. Świetna czwarta kwarta. 129, 89, 40 punktów przewagi. I zobaczmy. Henderson 18, Sexton 17, Brown 15, Wembanyama również, Ivy 14, Brown 13, Fall 12, Cleveland 9, Mobley 7, 10, Bronny James 7 punktów, Buford 2, King 0. Znów kolejny mecz z zerowym dorobkiem Kinga, ale też nie oddał żadnego rzutu. Dwa faule, jedna strata, jedna zbiórka tylko. No to jest jednak troszkę za mało King, żeby utrzymać się w lidze NBA, nie? Toronto Raptors przed nami. Myślę, że lecimy takim samym składem. No, Toronto ogólnie skład mają ciekawy, powiem. 36-37 średnia średni ten bilans tego zespołu. No zobaczmy, jak sobie z nimi poradzimy. Remisowa pierwsza kwarta, w drugiej wychodzimy na 20 punktów, w trzeciej na 12. No i fajne zwycięstwo, kolejne 123-88. No zobaczmy, znów Henderson najlepszy, 19, Brown 19, Wembanyama 16, Sexton 11, 11 również Brown, Fall dycha, Brony dycha, Mobley znów tutaj nisko 9-8. Buford 6, Ivy 5 tylko w tym meczu, Cleveland 5, King jakieś punkty w końcu są, ale też taki nijaki występ, 2 punkty, 2 zbiórki, jeden rzut z gry tylko oddany. Dobra, no zbliżamy się już powoli do końca, przed nami Boston Celtics, Mike Conley, Anfernee Simons, Jason Tatum, Grant Williams, Robert Williams. Jak im idzie? Też tak średnio. Dobra, symulacja tego dnia, 2 kwietnia i zobaczmy coach gameplan, czy tutaj nikt nie jest zmęczony z podstawowych. Nie, mamy sporą ilość zawodników rezerwowych on fire, więc dobra, czas już nam się powoli kończy, więc ja teraz wrzucę chyba wszystkich rezerwowych do pierwszego składu, żeby zbierali, wiecie, doświadczenie i tak dalej, a żeby sobie nasi podstawowi poodpoczywali. Dobra, tak to będzie wyglądało, czyli Bron James na jedynce, Cleveland na dwójce, Brown trójka, Buford czwórka, Fall na centrze i nasi podstawowi zawodnicy i Sexton po około 16, 17, 18 minut King dyszka. Dobra, czyli Boston Celtics. Lecimy, pierwsza kwarta remisowo, druga kwarta nawet wygraliśmy 9 punktami. W trzeciej przegraliśmy jednym punktem i zobaczmy czwartą. No i to będzie zwycięstwo, moi drodzy, więc takie mecze bardzo cieszą. 110-96. Zobaczmy, jak to wyglądało. Fall 18 punktów, najwięcej, 9 na 18 z gry. 3 bloki. Wembanyama na drugim miejscu z ławki, 17 punktów, 10 zbiórek, 2 bloki. Sexton 13 punktów w 18 minut. Jaylen Brown 13 punktów w 19 minut. King, no w końcu coś zaczęło mu siadać. 3 trójeczki w tym meczu na 5 oddanych, 9 punktów. Bronny James 28 minut, 8 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty, 2 przechwyty, 1 blok. Kendall Brown 8 punktów, 9 zbiórek, 2 asysty. Mobley w 16 minut, 7 punktów, 2 bloki. Cleveland 6 punktów, Ivy 5 w 13 minut, Henderson 4 i Buford 26 minut, 2 punkty, 5 zbiórek, 3 asysty. No ja temu Buffordowi daję naprawdę ogrom szans. No on ma ten świetny potencjał, nie? Więc no zobaczymy. No na pewno z nami zostanie na następny sezon. Zobaczymy, jak się rozwinie. I wtedy będziemy podejmować decyzję. Los Angeles Clippers. Czy zostajemy z takim składem? Brony, Brown, Bufford stracili on fire.
Ale myślę, że zostajemy z takim składem. Lecimy. Los Angeles Clippers, czyli no jedna ze słabszych drużyn w tym sezonie. No to lecimy. Piękna pierwsza kwarta, 37-14. Druga 42, ale też 34 punkty daliśmy. 50-30, co tu się dzieje? Czy będzie 150 punktów dla Cleveland? Nie będzie, ależ blisko. 149-102. Takim wynikiem kończy się ten mecz. No sporo punktów padło w tym meczu, czyli tak, Jaylen Brown najwięcej 20 w 17 minut, Henderson 19 w 16 minut, 8 asyst, Wembanyama 17 punktów, Ivy 14, Cleveland 12, Brown 12, Sexton 12, Buford 11 punktów, 10 zbiórek. No w końcu to był, kurde, fajny występ tego naszego młodego zawodnika. Fall 10 punktów, 15 zbiórek, też bardzo fajnie. Bronny James 9 punktów, 4 zbiórki, 10 asyst, super. King 8 punktów, Mobley 5-5-3. Elegancko. Dobra, Memphis Grizzlies, przed nami Ja Morant, RJ Hampton, Sadiq Bey, Jaren Jackson Jr., Isaiah Christensen i właśnie ten DJ Wagner. Zobaczmy, jak Wagnerowi idzie. No dobrze mu idzie. Dobrze mu idzie, nie ma co pierdzielić. No zdecydowanie lepiej niż Brunemu i także Fallowi, nie? No, elegancko Memphis wygląda, 44-34. To może być porażka. Jeszcze zobaczmy ten coach game plan. Znów Bronny James on fire. Dobra, myślę, że lecimy dalej tak samo. Let's go. Memphis. No tutaj właśnie będzie ciężko, tak więc no, podejrzewam, że mecz zakończy się porażką. Jaka pierwsza kwarta. Ale w drugiej w sumie odpowiadamy. Czy jeszcze będzie stać nas na powrót? No kurde, 4 punkty straty, 2 minuty 33 do końca. No dobra, wskakujemy tam i to będzie już ostatni mecz w tym odcinku, więc no zróbmy, dajmy z siebie wszystko. Aj, blisko przechwytu i nie ma, jeszcze zbiórka ofensywna, kurde, Sexton. Aj, tam próbowałem jeszcze jakąś asekurację zrobić wyższym zawodnikiem. No, nie udało się to, więc dobra, teraz tak, mamy czas. Więc zrobimy zmiany. I zmiany zrobimy, wiecie, najlepszych zawodników zapraszamy, czyli Wembanyama na centra, Jaylen Brown na trójkę, na dwójeczkę Ivy, albo Sexton, dobra, niech będzie Sexton. Na dwójkę Henderson, na jedynce Ivy, na czwórce to tu zapraszamy Mobleya. Dobra, takim składem zagramy sobie przez te ostatnie 2 minuty. No dobra, 6 punktów straty i naprawdę sporo czasu. Aj, nie było faulu? I też, ale piękna zbiórka, tak jest, Wembanyama. Wembanyama tylko 5 punktów, 3 zbiórki, 1 asysta w tym meczu. Sadiq Bey kontra Brown, bardzo dobrze przykryty, Ja Morant. I znów pięknie, Brown defensywnie. A teraz, a myślałem, że... Dobra, już trzymajmy Wembanyamę, nie ma faulu i zbióreczka, takie zbiórka Sextona. Widzę tam Browna, Brown za 3, perfekt, release, siedzi, ależ pięknie, catch and shoot. I 109-108, jeden punkt straty. Aj, przegrał pojedynek Henderson. Ja Morant fantastycznie zakończył tą akcję. Świetnym wsadem. No my lecimy dalej, czyli akcja, myślę, pod Browna. Pięknie Henderson. Zgubił Moranta. Dobra akcja, asysta Browna. No i znów jeden punkt straty tylko. Dobra, ja tutaj gram Wembanyamą. I właśnie, i asekuracja defensywna. Świetny defense, no i zbióreczka. Dobra, lecimy z kontrą. Znów tam widzę Browna niepilnowanego. Brown, a i źle, ale siadło. Tak jest, 112, 111. Pięknie Brown. Jest on fire w końcówce.
Dobra, mamy prowadzenie jednopunktowe i niecała minuta do końca meczu. Ajajaj, troszeczkę za wcześnie wyskoczyłem Wembanyamą. Faulowaliśmy. No i zobaczmy. Niecelny pierwszy rzut Harsztejna. I drugi też. Aj, myślałem, że drugi też zepsuty. Sexton, a Wembanyama nie pilnowany dobrze. Pięknie Wembanyama, czyli to był, to była trzecia asysta Sextona. Sexton też tylko 5 punktów. I znów Ja Morant próbuje coś stworzyć. Ale świetna akcja Moranta. Naprawdę. Cudownie to wyglądało. Co to miało być? Dobra, dawaj Mobley. Elegancko, Mobley niepilnowany pod koszem. Oj, nie ma punktów! Co ty gadasz? Timeout dla Memphis. Mamy stan remisowy i 11 sekund do końca. Kurde, szkoda tej ostatniej akcji, że nie udało nam się zdobyć punktów. No ale chyba zapowiada się na to, że będzie dogrywka. No chyba, że Memphis teraz zdobędzie punkty i nie zostawi nam czasu na naszą akcję. Zobaczmy, Ja Morant. Ja Morant. Próbowaliśmy go podwoić, ale nie. Nie ma punktów. Dobra, no to mamy dogrywkę, czyli widzimy się na około półtorej lub minutę do końca meczu. Dobra, lecimy w tym momencie, czyli mamy dalej stan remisowy po 128, minuta 11 do końca. No i troszkę się działo. Nie powiem, że nie, tak jest. Ja Morant zablokowany tym razem. No, Ja Morant jest, kurde, przechujem, naprawdę, powiem wam szczerze. Tyle akcji, co już tutaj zrobił dla swojego zespołu. A tam widzę Sextona. Ajajaj, kurde, złe podanie od Fola. No i strata piłki. Wagner kontra Sexton. Jest teraz Brown kontra Bay. I Ja Morant za 3. Perfect release. Brony James nie zdążył z defensywą. No cóż, musimy na to odpowiedzieć. I kto faulował? Sexton faulował! No to zajebista końcówka. No cóż, klątwa nagrywania po raz kolejny po prostu. Nie szło najgorzej w dogrywce. Cyk, rozpoczęcie nagrywania i już dramat. Nie ma punktów, zbieramy to, 20 kilka sekund, więc tutaj trzeba rzucić za 3. Brony w sumie sporo porzucał sobie, a i to nie było dobre. Cleveland, myślałem, że się uwolnił. I zajebiście. No, kozak. Dobra, koniec tego spotkania, niestety 131-128. Przegrywamy, ale jest sporo plusów, które za chwilkę sobie zobaczymy. Dobra, no to sprawdźmy sobie, jak to wyglądało. No właśnie, Brony James, 31 minut, 26 punktów, 7 zbiórek, 1 asysta, 1 przechwyt, 1 blok, 9 na 20 z gry, 4 na 9 za 3. Dalej, Brown 17, Fall 14, 7 zbiórek, 2 bloki, Cleveland 13, Brown 12, Ivy 12 w 13 minut, Henderson 10, Sexton 7, Wembanyama 7, Mobley 7, Buford 3 tylko punkty w 32 minuty, 5 zbiórek, 3 asysty, Nick King 0 punktów. No najbardziej cieszy występ Bronego Jamesa. Średnia 9,2 punktu. Dobra, jeszcze tutaj na koniec tego odcinka sprawdźmy sobie, gdzie to jest. League News, tutaj właśnie, World Races. Więc tak, MVP, proszę Państwa, Victor Wembanyama na drugim miejscu, zaraz pod Janisem, ależ blisko, już w drugim sezonie, tak, w drugim, tak jest. Victor Wembanyama bliski jest zdobycia nagrody najlepszego zawodnika całej ligi, super. LaMelo Ball pod nim, Luka Doncic oraz Dariusz Garland, Rookie of the Year, jest Bay Fall na piątym miejscu. Ron Holland, Gigi Jackson, DJ Wagner na miejscu drugim i jednak Kwame Evans Jr., zawodnik z dopiero piku 9. Też zastanawialiśmy się nad nim.
No i widać, że jest naprawdę dobry. Overall 73, czy on jest kontuzjowany obecnie? Chyba tak. Tak jest, kontuzjowany, dlatego taki niski overall. No tak, też mamy tutaj informacje na ten temat. Sixth Man of the Year, James Harden, Kwame Evans Jr. na drugim miejscu, Malcolm Brogdon, Jalen Duren oraz Chris Middleton. Defensive Player of the Year, Giannis, Jaren Jackson Jr., Miles Turner, Anthony Davis, Rudy Gobert. Most Improved Player, Emoni Bates. No dobrze sobie radzi w Utah, no ale tam gra w pierwszym składzie i dlatego tak to wygląda. Jalen Suggs, Caleb Houston, Franz Wagner oraz Immanuel Quickly. No i dobra, to tyle. Jeszcze zobaczmy Season Awards. Czyli ostatnio gdzieś chyba na początku lutego patrzyliśmy, czyli załóżmy odtąd Giannis, Trae Young, Luka Doncic, Zion Williamson, Jason Tatum, De'Aaron Fox, Jalen Suggs, Luka Doncic, Bradley Beal, Ja Morant, Kate Cunningham, Luka Doncic, Jason Tatum, Zion, Giannis i Nikola Jokic. Jeszcze mamy 3 tygodnie do końca. Player of the Month. No szkoda, że żadnego że zawodnika tutaj nie ma naszego, nawet w zawodnikach tygodnia. Ani razu nie było żadnego z naszych. No cóż, może kiedy indziej. Rookie of the Month. Bronny James w lutym był zawodnikiem miesiąca, jeśli chodzi o rookie. Bardzo fajnie. No i dobra, myślę, że to będzie wszystko. Już w tym odcinku widzę ponad 40 minut. Mamy jeszcze ile? Jeszcze 4 spotkania do końca sezonu. 65-13. I tak jest to jeden z najlepszych wyników w historii klubów prowadzonych właśnie w tym stylu, w tych naszych gierkach My League, My NBA. No dobra, to byłoby już wszystko, tak więc wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!